widzicie, to jest rybny market. Ogólnie teraz mieliśmy wycieczkę, która kosztować powinna trochę mniej, ale wzięliśmy prywatną łódkę za $28 za całą łódkę. Bo trochę różnie jest. Czyli wyszło nas po $14 za ten przejazd i nie można było tutaj dojechać. Myślałem, że będziemy mogli dojechać do końca, ale niestety nie pozwolili nam, ponieważ był checkpoint. A tak się prezentuje ta wieś. Przyjemność nasz kosztowała 40 zł. Ten raz jest jedno z lepiej wydanych pieniędzy tak naprawdę, bo było 14 tysięcy, musiałem na 14 tysięcy. $14 wydać właśnie za łódkę i $10 za tą łódkę. Czyli w sumie 24, ale to jest bardzo dobre wydane pieniądze. To jest pływająca wioska, ale to wygląda nieziemsko. Właśnie mieliśmy szczęście zobaczyć małpę, która tutaj sobie hasała, czarna. Nie wiem, czy udało się znaleźć. Tutaj tej go... O. Spitoliła, szybka. Szliśmy właśnie sobie i krokodyle znaleźliśmy. Ostro. To co widzicie, to jest kościół.
Thank you so much. Thank you. Cwaniary, kamery widziały, to ani słowem się nie odezwało, czyli muszę kamerę mieć cały czas włączoną.